Ostatni rejs nowozelandzkiego okrętu wojennego Waikato. Jednostka poszła na dno niedaleko od brzegu w ciągu zaledwie 2 minut i 40 sekund, co z pewnością jest swego rodzaju światowym rekordem. Wcześniej eksplodowały ładunki wybuchowe, wyrywając w kadłubie 12 otworów, przez które wdarła się woda. 3000 ton stali spoczęło na dnie. W taki oto sposób nowozelandzkie władze stworzyły niebywałą atrakcję dla nurków amatorów. Zamiast posłać okręt na żyletki, sprzedawać będą licencje na podwodne zwiedzanie. Liczą na wpływy w wysokości 2,5 miliona dolarów rocznie. Witamy Państwa, oto nasi komentatorzy. Włodzimierz Korzycki, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Adam Szostkiewicz i Bogumił Luft. Wybrane filmowe informacje tygodnia. Niedziela. Antyatomowa demonstracja w hiszpańskim mieście La Linea. Protestowano przeciwko obecności w Gibraltarze od pół roku uszkodzonej brytyjskiej łodzi podwodnej o napędzie atomowym Tireless. Brytyjskie władze twierdzą, że w systemie chłodzenia nastąpił niegroźny dla otoczenia wyciek. W zeszłym miesiącu wszystkie łodzie tego typu, a brytyjska marynarka ma ich 12, skierowano do przeglądu. Za przysiężenie nowego rządu Peru przysięgę odebrał tymczasowy prezydent Valentin Paniagua, wybrany po ucieczce Alberta Fujimoriego do Japonii. Premierem został były sekretarz generalny ONZ Javier Pérez de Cuellar, który natychmiast usunął dowódców armii odgrywających dotychczas wielką rolę w sprawowaniu władzy. Nowy minister obrony wykluczył mieszanie się generałów do polityki. Zamieszki w trakcie meczu piłkarskiego kobiet w Johannesburgu. W finale Mistrzostw Afryki w obecności 35 tysięcy kibiców spotkały się tam drużyny pani z RPA i Nigerii. Południowoafrykańscy kibice rzucili się na Nigeryjki, które zdobyły dwie bramki. Mecz przerwano. Nie będzie powtórzony. Zwycięstwo przyznano Nigerii. Kłopoty linii lotniczych Lauda Air. Należą one do Nikiego Laudy, trzykrotnego samochodowego mistrza świata. Kontrolę nad nimi przejęły austriackie linie lotnicze, dokupując część akcji Lauda Air i ustanawiając nowy zarząd. Sam Lauda, który jest doświadczonym pilotem, wsiadł do Boeinga i być może po raz ostatni zawiózł pasażerów swoich linii do Miami. Reportaż z wioski Neve Shalom między Jerozolimą i Tel Awiwem. Jest ona nazywana oazą pokoju na terenie Izraela. Założono ją 30 lat temu. Osiedliło się tam 30 rodzin izraelskich i arabskich. Lokalna społeczność zbudowała zamiast synagogi i meczetu wspólny dom modlitwy. Dzieci uczące się w miejscowej szkole poznają na równych prawach obie kultury. Poniedziałek. Napad stulecia w Danii. Dwaj bandyci zrabowali prawie 5 milionów dolarów w gotówce. Jednym z nich był zatrzymany następnego dnia przez policję kierowca furgonetki przewożącej weekendowy utarg z kilkunastu supermarketów. Steroryzował on dwóch konwojentów i podjechał po uzbrojonego wspólnika. W jego mieszkaniu znaleziono część zrabowanych pieniędzy. Policja poszukuje drugiego bandyty. Dramat w więzieniu w Mozambiku. Znaleziono w nim ciała 82 skazanych. Rządowa komisja lekarska stwierdziła, że więźniowie udusili się. Otwory wentylacyjne w celach były zbyt małe. Ustalono, że w jednej celi przetrzymywano 94 osoby. Większość ofiar stanowią zwolennicy ruchu Renamo, dążącego do obalenia obecnych władz Mozambiku. Zaniepokojenie w Mołdawii i na Węgrzech po wyborach w Rumunii. Wygrała je wprawdzie postkomunistyczna Partia Demokracji Społecznej byłego prezydenta Iona Iliescu, ale tuż za nią uplasowała się nacjonalistyczna Partia Wielkiej Rumunii Vadima Tudora, szermująca hasłami antywęgierskimi i antysemickimi. Według sondaży to Tudor, a nie Iliescu, wygra za tydzień wybory prezydenckie. Wtorek. Demonstracja tysięcy uczniów szkół średnich w Porto w Portugalii. 25 szkół z powodu wagarów musiało zawiesić lekcje. Uczniowie protestowali przeciwko złym warunkom nauki i przestarzałym programom nauczania. Domagali się też natychmiastowego wprowadzenia do programów zajęć z wychowania seksualnego. Doszło do niegroźnych przepychanek z policją. Wizyta hiszpańskiej pary królewskiej w Watykanie z okazji roku jubileuszowego. Król Juan Carlos i królowa Zofia już po raz dziewiąty zostali przyjęci przez papieża Jana Pawła II. Dziennikarze odnotowali, że król wystąpił w czarnym krawacie, który nosi od śmierci swojej matki latem zeszłego roku, a królowa, wbrew watykańskim obyczajom, przybyła na audiencję ubrana na biało. Środa. Uroczystość z okazji 200-lecia Białego Domu. Państwo Clintonowie podziękowali Amerykanom za stworzenie możliwości służenia krajowi i mieszkania w tym historycznym budynku. Hillary Clinton jest autorką książki pod tytułem Zaproszenie do Białego Domu. Pierwszym jego lokatorem był prezydent John Adams, który wprowadził się, kiedy Biały Dom nie był jeszcze wykończony. Aukcja garderoby Eltona Johna. Dochód przeznaczony jest na zasilenie funduszy walki z AIDS. Znany z zamiłowania do zakupów przekraczających rocznie dziesiątki milionów dolarów gwiazdor muzyki pop, wystawił na sprzedaż swoje marynarki, koszule, krawaty i buty, a także fortepian i zbiory płyt.
Spodziewa się, że za wydane miliony uzyska około 600 tysięcy dolarów. Karambol na trasie Praga-Pilzno. Przed południem w gęstej mgle zderzyło się tam 60 samochodów. 9 stanęło w ogniu i całkowicie spłonęło. Początkowo informowano o 9 ofiarach śmiertelnych, ale później okazało się, że zginęła jedna osoba. Na kilka godzin zablokowane zostały obie jezdnie ważnej autostrady prowadzącej do granicy z południowo-zachodnimi Niemcami. Klęska z powodu oblodzenia w Mołdawii, rzadkie zjawisko meteorologiczne powodujące zamarzanie deszczu i wilgoci w powietrzu, spowodowało ogromne straty na obszarze północnej połowy kraju. Zerwane zostały linie energetyczne i telekomunikacyjne na długości blisko 200 km. Wiele sadów i winnic przestało istnieć. Dokładne oszacowanie szkód potrwa kilka tygodni. Międzynarodowe reakcje na zalegalizowanie eutanazji w Holandii. Przeważają głosy krytyki, choć jej zwolennicy znajdują się w wielu krajach. Eutanazję popiera na przykład większość Hiszpanów. Wielu lekarzy przyznaje się do jej stosowania na prośbę nieuleczalnie chorych. W Wielkiej Brytanii zespół lekarzy i pielęgniarek może podejmować zbiorowe decyzje o odstąpieniu od prób reanimacji pacjenta. Jednoznacznie, bez żadnych wyjątków, potępia eutanazję Watykan. Czwartek. Początek sezonu świątecznego w Nowym Jorku. W słynnym centrum Rockefellera zapłonęła gigantyczna choinka. Światełka włączył osobiście burmistrz Rudolph Giuliani. Drzewko ma 24 metry wysokości. Zostało podarowane miastu przez rodzinę Hedy z miejscowości Buchanan w stanie Nowy Jork. Zasadzili je pół wieku temu rodzice obecnych seniorów rodu. Kolejne wpisy do Księgi Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trafiły do niej zamki, wioski i parki krajobrazowe z liczącego ponad 250 km środkowego odcinka Loary, o co Francuzi zabiegali od kilku lat. Wreszcie doczekali się dzięki głosom Australijczyków, Finów, Węgrów i Greków. Do Księgi wpisano również 5 miejsc w Hiszpanii, m.in. słynny palmowy Las Elche. Piątek. Niezwykła drużyna cheerleadings w Japonii. Cheerleadings to w amerykańskiej tradycji dziewczęta zachęcające zawodników gier zespołowych do walki, a widzów do dopingowania zawodników. Jednak japońska drużyna złożona jest wyłącznie z babci. Wiele z nich przekroczyło 60. rok życia. Liderka ma 69 lat. Demonstrują formę fizyczną nie gorszą niż ich wnuczęta. Gwiazdkowy pokaz rzeźb z lodu w Belgii. Wcześniej organizatorzy zapewnili artystom z ponad 30 krajów 150 stosownych rozmiarów lodowych bloków. Z powodu wysokiej temperatury wystawę zorganizowano w specjalnym namiocie, w którym utrzymywana jest temperatura minus 10 stopni, dzięki czemu dzieła dotrwają do świąt Bożego Narodzenia. Oficjalne oświadczyny następcy norweskiego tronu, księcia Hakona. Już od pół roku wiadomo, że jego wybranką jest Mette Marit Tiesenheiby, studentka dorabiająca jako kelnerka, matka 3-letniego syna z poprzedniego związku, co nie spodobało się niektórym poddanym, ale tylko niektórym, ponieważ w Norwegii prawie połowa dzieci rodzi się w nieformalnych związkach. Zaprzysiężenie nowego prezydenta Meksyku, Vicente Foxa. W życiu tego kraju jest to ogromna zmiana. Po raz pierwszy od 71 lat głową państwa został polityk spoza wszechwładnie dominującej dotychczas partii rewolucyjno-liberalnej. Pierwszą decyzją nowego prezydenta było wycofanie części wojsk ze stanu Chiapas, gdzie od 6 lat trwa powstanie Indian. Sobota. Dyplomatyczna gra premiera Izraela Ehuda Baraka. Barak zgodził się w tym tygodniu na rozpisanie przedterminowych wyborów, uprzedzając decyzję Knesetu w tej sprawie, choć według sondaży, gdyby wybory miały się odbyć teraz, przegrałby z byłym premierem Netanyahu. Ma jednak świadomość, że większość Izraelczyków woli porozumienie z Palestyńczykami niż obecne starcia. Liczy więc na porozumienie i poprawę swojej popularności. Starcia z Palestyńczykami jednak trwają i nic nie zapowiada pokoju. Dziękuję panom, dziękuję państwu, do zobaczenia.